Rywalizacja 15 osad wioślarskich z kraju i zagranicy, piknik rodzinny z okazji Dnia Matki oraz koncert Mroza i zespołu Chili Crew. Wieczorem pokaz sztucznych ogni to tylko niektóre z atrakcji w programie Odra River Cup. Wszystko już w sobotę na bulwarze Politechniki Wrocławskiej. Oficjalne otwarcie imprezy i początek regat nastąpią w samo południe. Biegi finałowe od 16.45. Około 18.30 wystąpi grupa Chili Crew. Następnie na scenie pojawi się gwiazda imprezy, czyli Mrozu z zespołem. Swój występ rozpocznie około 20. Przed nami kolejna edycja biegu. Przewietrz się na olimpijskim. Na starcie staną jak co roku całe rodziny, które będą rywalizować w biegach, ale też dobrze bawić się w innych dyscyplinach sportu. To będzie wielkie święto fanów sportu i tych, którzy propagują aktywny styl życia. Na obiektach AWF-u każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno starsi, jak i młodsi. Nie zabraknie gier zespołowych i dyscyplin indywidualnych. Początek w sobotę o 10. Mistrzowie Polski kontynuują rywalizację w lidze futbolu amerykańskiego na Stadionie Olimpijskim. Tym razem bardzo ciekawe starcie z Seahawks Gdynia, drużyną, która w poprzednich latach była najgroźniejszym rywalem ekipy ze stolicy Dolnego Śląska. W dzień mamy. O 13 czeka nas ogromna dawka emocji. Można zabrać swoje mamy. Zachęcają do tego organizatorzy. W najbliższą niedzielę o 16.30 Betard Sparta Wrocław podejmie GKM Grudziądz w ramach siódmej kolejki PGE żużlowej Ekstraligi. Trener Robert Kępiński, trener gości, dokonał jednej zmiany względem ostatniego spotkania. Po raz pierwszy w tym sezonie wystąpi Damian Lotarski, który zastąpi Dawida Wawrzyniaka. W niedzielnym meczu ponownie w zespole Betardu nie zobaczymy natomiast Andrzeja Lebiediewa. W sobotę Mistrzowie Polski z Wrocławia staną do walki w pierwszym meczu półfinałowym Polskiej Ligi Lacrosse. Przeciwnikiem KOS będzie najstarsza drużyna w kraju, Poznań Huzars. Dzięki zwycięstwu ze Spartans Oświęcim ekipa z Wielkopolski zapewniła sobie bowiem prawo gry w fazie play-off z czwartego miejsca. Wrocławianie zakończyli sezon zasadniczy jako liderzy tabeli. Początek starcia na olimpijskim w samo południe.